Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy takie dosyć fajne zakupy growe, bo będzie tego dosyć sporo. Będzie też jedna konsola. Także gorąco zapraszam. Zaczniemy sobie od pierwszej gry. A pierwszą grą będzie gra, w którą już. Oh. Kiedyś pamiętam, co to było w ogóle. Jest to Wolfenstein. Tutaj akurat w tej sytuacji jest Young Blood Deluxe Edition. Co to kiedyś było? Matko święta. Pamiętam jak na przykład był Quake, tak? Quake 1, może nie jeszcze, ale 2, na przykład 3, Quake Arena, 3 Arena. To naprawdę te gry rządziły wtedy, po prostu rządziły. Wolfenstein też był taką grą, która pokazywała bardzo mocnych dużo rzeczy za sobą. I no cóż, no mamy tutaj taki egzemplarz, który jest w stanie takim, jakim jest. Bo nie można powiedzieć, że jest w jakimś złym stanie, ale, ale jest tu delikatnie coś tam na folika. Mamy tutaj przede wszystkim tą naklejkę. Ludzie, święte, jak to można w ogóle coś takiego robić? Na pewno kiedyś, kiedyś się spotkaliście z czymś takim, ale jeżeli ktoś ma jakiś patent na to, to bardzo proszę mi napisać, bo nie wiem, czym to ruszyć, naprawdę nie mam pojęcia, a bardzo bym chciał to wziąć. I to z tej partii gier właśnie mam kilka takich płyt, które... Faktycznie właśnie mają coś takiego, jest tu troszkę takich papierków na temat tego Wolfensteina, jest tu kod, który odwróciłem akurat, ale no ta naklejka, kurczę, ale no nic, no, no, no dobra, no ma, mamy w każdym razie gierka jak najbardziej w, no, w okej okay stanie w zasadzie, jest to 18+, jak wiemy, no bo, no bo, no bo to tak się by przedstawiało. Słuchajcie, Wolfenstein, ten Young Blood, no to to jest stworzona przez studio Machine Games. Poboczna odsłona cyklu Wolfenstein w zasadzie. To jest pierwsza gra w serii, którą można przejść w kooperacji. Tam pamię pamiętacie, były takie córki Blaskowicza, Sophie, chyba Jaycee? Jessica chyba. Jessica, tak. Ch chyba Jessica. Trafiamy do panowego przez nazistów tam Paryża w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Bardzo fajnie gra się przedstawiał w zasadzie, bo jak wiemy, Wolfenstein ma, ma coś takiego w sobie, ja pamiętam od zawsze, że, że Wolfenstein właśnie miał, miał coś takiego, co, co przyciągało, tak? Przyciągało. Tak jak był Quake, tak samo jak, jak były też inne All Tournament. To wszystko, to, czas, to, to były te czasy, także gorąco polecam. Nie chcę się za dużo rozwozić, bo ty gier dzisiaj jest troszkę, także lecimy Kolejną grą będzie też coś takiego nietypowe w zasadzie dla mnie, ale znalazło się to, wziąłem. Nie jest to w jakimś super idealnym stanie. Jest to Tonkinen Kiwami. Ech, wielu z Was, co będzie oglądać, na pewno znają, tą, znają ten tytuł bardzo dobrze. I, I tu właśnie, no niestety, kolejna ta naklejka, która jest na płycie. No to jest profanacja, no jak to można zedrzeć, no słuchajcie, <noise> naprawdę coś niesamowitego, jak można coś takiego w ogóle robić. Gra jest nawet spoko stanie, chociaż muszę sobie tutaj troszkę zrobić delikatną polerkę jakimś tam zmywaczem do paznokci, bo niestety, ale to faktycznie tego będzie wymagało. Gierka, gierka, słuchajcie, wygląda dosyć spoko, ale... No właśnie, te, te, te wszystkie naklejki, ja nie wiem, co to się w ogóle dzieje ostatnio z tymi płytami, jak, 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 jak się gdzieś kupuje za granicę, to często, często te naklejki mają z takim konem kreskowym na płycie. Nie mam pojęcia po co. W każdym razie, słuchajcie, no, toлки wami. Tak naprawdę za powstanie tej gry odpowiada japońskie studio Omega Force. Znane m.in. z takich serii jak Dynasty Warriors czy Samurai Warriors. No, fabuła gry przenosi nas gdzieś w jakieś fantastyczne krainy, takie wzorowane na japońskiej historii i mitologii. Tak naprawdę to, to, to wszystko padło, padło ofiarą demonów, zwanych oni, tak, coś takiego było, które, spojrzując do podziemnego świata, opanowały większość ludzkich osad i miast, tak jakby akcja rzuca graczy w samo centrum trwającej od kilku lat wojny, coś takiego, y, określanej jako przebudzenie, nie, nie wiem, i, po, i pozwala wcielić się w jednego z elitarnych wojowników powołanych do walki z demonami, coś takiego. W każdym razie mówię, no, gierka, gierka naprawdę jest bardzo, bardzo fajna, bardzo wzniosła, na pewno wielu ludzi będzie chciało sobie to ograć, albo już ograło, bo wiem o tym, że entuzjastów tego typu gier jest sporo na grupie i ogólnie na kanale, także, no, czy polecać, czy nie, nie wiem, bo nie ogrywałem, troszkę poczytałem, troszkę gameplay oglądałem, czy to wygląda spoko? Tak, spoko wygląda i zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać w późniejszym czasie, bo jest tego naprawdę ostatnio mnie tyle, że no, no ciężko, ciężko to w ogóle ograć. Dobra, następny temat. Pozwólcie sobie, że jeszcze zapalę sobie tutaj lampkę. O właśnie, teraz będzie z lampką. Słuchajcie, kolejna, kolejny temat jest Extreme Legends, no, taki podtytuł, Dynasty Warriors, ósemka. Complete Edition. Bardzo fajny tytuł. Słuchajcie, przede wszystkim mamy manuala w PS4. To jest nietypowe takie, tak? Ale, ale faktycznie ten manual tutaj sobie jest, on sobie tutaj widnieje, wszystko spoko wygląda. Płytka, tutaj ja mam delikatne zastrzeżenia, dlatego że są takie dwie rysy, które nie wiem, nie wiem, czy coś tutaj czy to będzie mogło sobie spokojnie chodzić, ale są takie dwie, które może być z tym problem, ale no zobaczymy. Ja, póki co włączałem ją na chwileczkę, yy, instalowałem, tam dokładnie są dwie, chyba dwie aktualizacje chyba wchodzą w grę. W każdym razie Gierka chodzi, póki co. Musiałbym przejść całą, żeby zobaczyć, czy, czy faktycznie puta sobie jakoś tam yy, radzi, tak? Yy, słuchajcie. Yy, jak to powiedzieć? No, Dynasty Wars 8 to, to jest wersja Extreme Legends, tak? Jest to taka samodzielna, samodzielne rozszerzenie dla gry Dynasty Wars 8. On był wyprodukowany przez studio, jak dobrze pamiętam, bo starają się, starałem się pamiętać, przez Omega Force. Dodatek wprowadza m.in. dwóch nowych bohaterów, zmiany w trybie Commander Mode, a także system sieciowych rankingów. Słuchajcie, gra. Mm, to tak jak tak jak właśnie powiedziałem, że z tymi grami tak jak był właśnie toki Kiwami, Tutaj wielu ludzi będzie będzie zafascynowanych za albo jest zafascynowanym tymi tymi tytułami, bo to są to są takie wszystko gry, których ja tak naprawdę nie ugrywam, tak? Ale ale no staram się coś na temat ich wiedzieć i staram się jakoś to okiełznać, o tak powiem. Dobra, następną gierką musimy sobie trochę przyspieszyć, bo jest tego naprawdę sporo. Super Super Epic, The Entertainment War. Tak by to wyglądało. Jest to gierka bez manuala, sama płytka w środku. Ciekawostka, bo nigdy nie widziałem tego tak naprawdę. Kolega mi to zaproponował i mówi, Paweł, kup sobie, bo to jest takie też dosyć, dosyć niszowe dzisiaj. No nie wiem, w, każdy, w każdym razie no, tych, 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 tych gier takich niszowych powoli, które zauważam, jest coraz mniej. A żeby spotkać, tak, Coś takiego, na przykład na Allegro czy, czy na jakimś Olikie, to serio nie jest tak do końca łatwo. Nie wiem, jak jest akurat z tym tytułem, nie chcę tutaj kłamać. W każdym razie super. Super Epic to jest takie. To jest przede wszystkim to jest dwu, dwuwymiarowa gra. To jest taka typu Action Adventure, wyprodukowana przez studio Undercoders i wydana przez. Numcool's Games. To taka firma. Pamiętam, kiedyś niej czytałem. Tytuł ukazał się na komputerach oraz konsolach PlayStation 4. Był też na łanie i nie ten do Switchu. Co też ciekawostka, bo nigdy takiej, nigdy tej gry tam na Switchu nie widziałem. W każdym razie, no, tak by to wyglądało. Kolejną gierką, słuchajcie, będzie Dark Siders: Death Initiative, tak, Initiative Edition. Nic Wam na ten temat nie powiem, dlatego że ja z Darksidersów, już mówiłem chyba w poprzednim odcinku, nie do końca jestem przekonany do, do, do tej gry. Są tu jakieś dwie rysy, które też mi się nie podobają, ale, ale chyba myślę, że będzie OK. Bardziej niż tam w tej poprzedniej grze. Nie mamy tutaj żadnego manuala. Darksidersa sobie zostawiamy. Fajnie, że jest w kolekcji Nordic Games. Spoko, ba bardzo, 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 bardzo fajnie. Lecimy sobie do następnej gry. Tutaj też nie musimy opisywać nie wiadomo czego, bo jest to Batman trójkam Lego. Beyond Gotham. Mamy tutaj oczywiście manuala. W LEGO zazwyczaj były te manuale, nawet dla na PS4. Mocno się cieszę z tego powodu, że, że ta gra do mnie... O, jaka tutaj brudna troszkę jest, nie wiem, czy będzie widać. Jeszcze nie, nie, nie zdążyłem przeczyścić. W każdym razie ta gra już wędruje. Ja pamiętam, że mam ją na pewno na PS3 i już sobie fajnie, że tutaj jest. Kolejna gra. Mamy sobie tutaj Indivisible, gierka. Mamy, mam ją w folii akurat, udało mi się od Five of Five Games, nówka w folii. Nie jest to takie łatwo dostępne, żeby sobie kupić folii. Nie wiem, jak Wy to ocenicie, ale naprawdę nie jest to takie do końca hop -siup. Słuchajcie, jest to, tak jak mówię, nówka sztuka, ale PEGI 7. Troszkę ja bym miał tutaj delikatne zastrzeżenia. No zobaczcie na to w ogóle, no, bo PEGI 7 ma to do siebie, że przecież tutaj, tutaj się nie, nie powinno za bardzo coś tam złego Dziać. A no jednak, jednak coś się takiego dzie dzieje, moim zdaniem. Nie wiem, jak to dokładnie by przedstawić. W każdym razie, Inwizium to jest taka. Jak to powiedzieć? Jest to Joterpek, jest to tak? Akcji, platformówki. Główna bohaterka, jakaś tam nastoletnia. Taka chłopczyca, można powiedzieć. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ale wyrusza w taką niebez niebezpieczną podróż, by uratować przed zagładą. Tam wszystko i uzyskać jakieś od, odpowiednie i ją pytania taka ogólna, ogólna rzeczywistość panuje w tej grze czy to jest ciekawe? no nie wiem, mnie takie gry w zasadzie nie interesują, mnie to mnie zainteresowało tylko to, że one z folii i naprawdę udało się to udało się to kupić dosyć w dobrej cenie kolejną gierką będzie tu też nie będziemy przedstawiać na wiadomo czego, jest to Lego Jurassic World, ja pamiętam już tak jak wiecie niektórzy jak ja kupiłem tą grę Lego od kogoś z grupy, no niestety, zostałem oszukany i sprzedano mi grę Jurassic World na PS3, która była tak porysowana, że po prostu nie chciała mi wstać na konsoli, a mam tych konsol kilka PS3, więc to po prostu płyta zajechana, także że żadna konsola jej nie odtworzyła. Mamy tutaj, co ciekawostka, jak zawsze właśnie mówię, tutaj powtarzam, że do, do LEGO zazwyczaj te manuale jednak są dodawane, na szczęście nie mamy tej naklejki na, na, na płycie, no jak to LEGO, tak, nie będziemy tu więcej mówić, biadolić. Kolejna gra. Kolejna gra mamy Balloon Wonderworld. World. <grych> Ciekawe, jak zobaczyłem, musiałem mieć samej okładki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę. <grych> coś, coś niesamowitego. Podoba mi się niesamowicie. Jeszcze dodatkowo mamy tu jakąś kartę, która, która też powoduje taką pewną oryginalność tego tytułu. Płytka jest jak najbardziej w super stanie. Jest to, co, 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 co bym zaskoczony, że to jest gra od Square Enix. No ale no, spoko. Bardzo, bardzo w dobrym stanie jest ta gra. I cóż można, yy, cóż można tutaj powiedzieć na, 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 temat, na temat tej gry? Jest to trójwymiarowa platformówka, taka od twórców Sonika. To jest też właśnie ciekawe. I, I oraz Knights, intro Dreams na przykład. Yy, podążamy za tytułowym maestro, balonem, balanem, balonem, balanem do baśniowej krainy, mierząc się z platformowymi wyznaniami, takimi wyzwaniami, oraz wrogami i korzystając z mocy specjalnych strojów, Tak i to jest właśnie typowe to co tutaj to co tutaj widać właśnie na okładce. Fajnie, że jest, jest tu napisane właśnie PS 5 upgrade unavailable. Czyli możemy sobie tutaj spokojnie to odpalić na PS3 na PS5 z jakimś, jakimś patchem. Super. Idzie to do kolekcji. Super sprawa. Kolejna gierka. Mamy Knaka. Knaka mamy na PS4, on PlayStation oczywiście tu jest napisane. Już są jakieś reklamy. Mod Nation Racers też. <grych> yy, spoko. To jest, to jest akurat reklama tutaj, bo cała książeczka się znajduje tutaj razem z kartą. To jest tak właśnie dziwnie podzielone. Yy, mamy samą płytę. Wszystko, wszystko dobrze wygląda. W eleganckim stanie. Adventure Aways. Tak, tak, tak jest napisane. Yy, bardzo fajnie. Słuchajcie, knack. Knack jest to taka gra pozwalająca nam wcielić się, jakby w małego robota o imieniu knack, właśnie który tak jakby absorbując przedmioty i z otoczenia jest w stanie zwiększać swoje rozmiary i siłę, nie? Bohater tam może okazać się jednym z najważniejszych sojuszników ludzi, tocząc wojnę w zasadzie z goblinami, bo to głównie o to chodzi. Gra bardzo fajnie wygląda, mi się, mi się konkretnie ta grafika tutaj podoba, bo jest taka dosyć, dosyć bajkowa, Dosyć ciekawy to naprawdę wygląda. Także już myślę, że można tą grę polecić, bo troszkę czytałem na ten temat i faktycznie to dobrze się przedstawia. Kolejną gierką mamy Override Mech City Brawl. <laughs> Super Charged Mega Edition. Taka jest edycja. Akurat tego. Nie mam pojęcia, jaka jest różnica pomiędzy jakimś jakąś podstawą, czy w ogóle jakaś podstawa była, że tak po prostu wypuszczone. Bo to jest takie troszkę krapowate z tego, co z tego, co widziałem. Jest tu sama płytka, nie ma tutaj żadnego manuala. Jak tu się przedstawia z tyłu? <grych> no tak, no tymi mechami, tak, tak troszkę tutaj, troszkę tutaj będziemy ładować sobie. W każdym razie, nogierka fajnie, że już wędruje do, do kolekcji, yy, bo to jest taki, to jest trójwymiarowa tak naprawdę bijatyka, bo yy, Przejmujemy tak, tak jakby kontrolę nad jednym z 12 mechów i toczymy widowiskowe pojedynki takie na podatnych do zniszczenia arenach, jakoś tak można to powiedzieć ewentualnie. Ciekawe, ale mówię, patrząc na to, patrząc na to, jak to faktycznie wygląda na gameplayach, tak, na internecie, na YouTubie, no to, to nic, nic szczególnego. Kolejna sprawa to jest, no tutaj już, no niestety, no to, znaczy stety, niestety, bardzo dobra gra, Devil May Cry. Piątka od Capcomu, słuchajcie, piękny temat. Ja ostatnio włączałem, pamiętam czwórkę. Też sobie zobaczyć delikatnie, bo w czwórkę nie grałem, grałem w trójkę. Ale Devil Macray piąteczka. Tutaj elegancko, nie ma żadnego manuala, jak to już bywało. Zresztą płytka jest w idealnym stanie, będę już wyciągnął, bo ją sprawdzałem jako pierwszą w zasadzie, pamiętam. I super się to tutaj przedstawia. Gra jest, znaczy płytka opakowanie w zasadzie jest w idealnym stanie. Deczko muszę tutaj podreperować jakimś tam czyszczeniem delikatnym, ale, ale nie, jest, nie jest tak wcale źle. Devil May Cry, słuchajcie, to jest, to jest, to, to jest ta piątka, to jest kolejna odsłona tak? słynnej serii, w zasadzie slasherów, opowiadająca o przygodach Dantego. No, jak wiemy, Dantego wszyscy znamy. To jest tak jakby pół człowieka, pół demona, który walczy z rozmaitymi, tam no, z różnymi tam stworami. Devil May Cry 5 tak, tak naprawdę zostało osadzone w wydarzeniach z Devil McCry 2, bo to też tak wyczytałem i tak faktycznie jest. I oferuje trzech grywalnych bohaterów. W każdym razie Devil, Devil McCry 5 to naprawdę bardzo dobra gra. Ja kiedyś pamiętam, miałem ochotę ogrywać to na streamie, ale pewien youtuber już sobie ogrywał, więc. Nie chciałem się wcinać, nie chciałem wchodzić w paradę, tak by to wyglądało. Dobra, kolejna gierka mamy. To jest ciekawostka. Fimbul. Nie wiem czy znacie taką grę. Pewnie nie, może 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 nie wszyscy, ale ale faktycznie jest to dosyć taka ciekawostka. Jest to gra oczywiście z Anglii. Angielska wersja, z tyłu mam tam kilka języków, ale jest to z Anglii. Co to jest? Słuchajcie, Finbul. To jest jakby to, to, to to jest ciekawe, to jest opowieść o, pod taki, o, o takim podstarzałem, Berserk, e, kojarzycie takie coś, nie? Który poszukuje artefaktu, mogącego tak jakby powstrzymać koniec świata. Fimbul jest przedstawicielem takiego gatunku, przygodówek, akcji w zasadzie i, i pozwala obserwować schodzące na ekranie wydarzenia i, nie wiem, w rzucie izometrycznym, no niech tak będzie. No bo tak to faktycznie wygląda. Bardzo, bardzo ciekawa gierka, i, i, I ja pierwszy raz w ogóle widzę tego wydawcę tutaj, Wild River. Nie, nie wiem, nie widziałem nigdy czegoś takiego. I, i, i no wiecie, ja, ja, ja kolekcjonuję od naprawdę niedługiego czasu, więc pewnych rzeczy mogę nie wiedzieć. W każdym razie, no już jest w kolekcji. No, tu jest ciekawostka, tu już nie będę, nie będę, nie wiadomo czego tłumaczył, bo to nie ma sensu. Udało mi się dorwać antema, jeśli chodzi o samego Steelbooka. Jest nówka, sztuka zapakowana w folię Jak wiemy, no to, to było mocno zepsute. Niestety, gra się bardzo dobrze zapowiadała, ale. Zepsuli to masakrycznie, no i nic się z tym nie, da, nie dało za bardzo zrobić, i odpuścili ten temat, tak jak w zasadzie Wite bym powiedział, bo <gryw> tak, tak porównuję, bo faktycznie tak było, nie, że tą gierkę po prostu yy, oni to przedstawiali, tak jakby no, hype był mocny na tą grę, ale, ale, ale suma summarum wyszło na to, że oni to po prostu pogrzebali. I, no i trudno. Następna gierka. Tutaj już będą znowu, właśnie foliki po drodze. Watch Dogs. Legions, mamy foli, nówka sztuka od Ubisoftu. Co tu można na temat tej, grze, tej gry powiedzieć? Zanim się włączy gameplay, to słuchajcie. Ja pamiętam bardzo mocno chciałem kupić sobie Watchdogsów, tylko że one były długo drogie, Wartox to, jest takie, to jest taka trzecia, to, to jest trzecia osłona popularnego cyklu ogólnie gier firmy Ubisoft, bo główną nowością jest możliwość przejęcia kontroli nad niemal dowolną postacią neutralną. To jest ważne. Akcja toczy się w takim post brexitowym Londynie, brexitowym Londynie przepraszam. A Fabuła koncentruje się na hakerskiej grupie DeadSec. To ja pamiętam to jeszcze z takich tych wszystkich. Mm, spotów reklamowych na początku, samym jak ta gra wychodziła. Ciekawostka, bardzo, bardzo duża ciekawostka i zwłaszcza tu mamy napisane, i to jest bardzo ważne, że mamy upgrade do PS5. Ja pamiętam na samym początku coś było takiego, że oni chcieli dodać tego pacza, takie był wam 4, że dojście, ja pamiętacie, robiłem na streamach na PlayStation 4 właśnie, kupiłem, tak, za 50 zł, patcha do PS5, aby ograć to w większej rozdzielczości. Tutaj tego nie ma, tutaj od razu to właśnie jest dodane i super, no słuchajcie, jest to Ubisoft, więc pewne zaskoczenie, może nie tyle zaskoczenie, ale no Naughty Dog jednak no tak na moje oko wtedy z tym 50 zł za 60 FPS-ów zamiast 30 i delikatnie tam podwiększone tam, tam, tam te wszystkie wszystkie tamte efekty graficzne, których ja wiem, no, tak szczerze bym powiedział, że nie za wiele ich było. Czy w ogóle były? <noise> w każdym razie, moim zdaniem, to za Uncharted 4 zapłaciliśmy tak naprawdę za te 60 fps, panie 30. No nie mniej, no, no słuchajcie, Watchdogs Dogs to naprawdę bardzo fajna gierka. Nie ogrywałem jeszcze Legionów i na pewno sobie ogram to, bo jest, jest to dodane w plusie, więc sobie to będę chciał na pewno ograć. Kolejną gierką, tutaj też nie muszę, nie wiadomo czego mówić. Słuchajcie, taka składanka, tak? The Sims, czurka Star Wars zestaw, tak się to nazywa. Oczywiście w folii, ja już kiedyś pokazywałem u mnie na zakupach, tylko że ja kupiłem wtedy, pamiętam, taką wersję używaną, tak? Ale chciałem koniecznie mieć nową, dlatego że może to głupio zabrzmi, ale z Simsami troszkę kiedyś miałem do czynienia, więc bardzo się cieszę, że ona tutaj do mnie trafiła. Już kiedyś tłumaczyłem, że ze swoimi siostrami ciotecznymi, starszymi ode mnie dużo, zagrywały się w to i ja tak kątem oka podglądając te starałem się właśnie coś z tymi Simsami tam wyprawiać. Głównie topiłem domowników w basenie. <topiłem> Niech będzie, że jestem nienormalny, ale no, kiedyś to tak w ogóle było, było wow, tak? jak ktoś w ogóle miał jakąkolwiek grę, grę komputerową, a Sims 1 czy nawet później 2, to już później, ale Sims 1 to naprawdę to był fenomen, to był to istny fenomen gier komputerowych, jeśli chodzi o właśnie takie zachowanie się i różne tam decyzje, które można podejmować. Tak? To naprawdę była dobra bardzo gra. Dobra, kolejna gierka, to mnie bardzo zaciekawiło. Słuchajcie, jest to złota edycja, Gold Edition. Includes game, expansion pass. Jest, jest tu w środku dodany jakiś, właśnie ten expansion pass, trial rising. Ja, jak widzę coś od Ubisoftu, jak to jest zrobione z jakimiś crossami, coś takiego. Czuć, że tu coś w środku na pewno jest konkretnego, tak? To ja po prostu łykam jak Pelikan, dosłownie, bo ja lubię tego typu gry. Wiecie o tym, że ja wyścigówki ogólnie jakieś takie, takie różne wycznowe sporty. Jeśli chodzi o gry komputerowe, oczywiście, to lubię nie powiem czasami też na żywo, na kładzie pojeżdżę po lesie, ale to do tego się nie mogę przyznawać, bo nie wolno. <laughs> w każdym razie naprawdę y, tak ta gra. Y, przez przypadek na nią trafiłem. Po prostu taki typowy przypadek. I słuchajcie, to, to, jest, to jest taka. Jakby to powiedzieć. No zresztą ściówka tak, w której jako motocyklista musimy tam gdzieś się przedzierać przez jakieś tam szalone trasy, pełne pułapek, przeszkód oraz innych zagrożeń. No taka typowa, jak wiemy, kurczę, gierka, jak coś jak Motorstorm, tak, no coś, coś, coś tam podobnego. Słuchajcie, teraz troszkę retro, bym powiedział. Tutaj nie będę przedstawiał, nie wiadomo, czego, bo to są, to są tytuły, takie, które po prostu chciałem mieć w kolekcji. Nie są one w idealnym stanie, ale no jedna jest prawie w idealnym stanie. W każdym razie mamy kroka. Mamy kroka tutaj pierwszego Legend of the Gobos. Słuchajcie, ja kiedyś się zagrywałem w to, miałem pirata, nagranego na płytę na osiedlu, tak typowo, jak to się kiedyś robiło. Słuchajcie, płytka jest w nienagannym stanie, bym powiedział wręcz nawet bardzo dobrym. I ja powoli będę chciał zdobywać gry te, które faktycznie chciałem kiedyś za, za, za młodu sobie pograć na, na salonach jedno bo na salonach takie rzeczy były, jak wiemy, czy nie wiemy. W każdym razie ta gra naprawdę była wtedy około 250 zł kosztowała, a żeby ją dostać no raczej, raczej pasowałoby zapomnieć o tym. No niestety. I dzisiaj właśnie takie rzeczy będę chciał sobie nabywać z tych, które kojarzę. Nie będę kolekcjonował, nie wiadomo jak, ale te gry, które faktycznie Grałem lub bardzo chciałem grać, ogrywać, to te rzeczy sobie zostawię w kolekcji. Będę chciał je nabyć po prostu. Kolejna rzecz, słuchajcie, to też całkiem przypadkiem. W facecie Mine in Black. The Series, tak. Jeszcze crashdown pisze tutaj. No, jest, jest napisane. Poparcie. Troszkę rozwalone. No trudno, nie. Ale facet wczesni, nie wiem, jak Wy to kojarzycie, ale mi, mi się to zawsze kojarzyło. Nie wiem dlaczego, ale z dobrym filmem. W czerni. No, bo, no bo tak nie i jak zobaczyłem, to musiałem sobie to nabyć, bo to akurat było za grosze. Widzicie, w jakim ten stanie to nie jest ymm, czymś, czym może się jakoś nie wiadomo, jak bardzo pochwalić. Ale ja już takie rzeczy będę chciał sobie po prostu, jak coś zobaczę z takich rzeczy, co faktycznie bym chciał, to, to będę je nabywał. No, może kiedyś się trafi jakieś opakowanie lepsze, bo to jest w naprawdę dobrym stanie, więc może się jakoś tam uda. I tutaj, dla mnie to jest sztosik, nie wiem, jak sobie będziecie tutaj to nazywać. W każdym razie jest to Edward Apes Exodus, jest to druga część dokładnie. Kurczę, poluję na pierwszą, bardzo bym chciał. Jest to druga część i ona jest w bardzo dobrym stanie. Jest to oczywiście na PSXa naszego. Super, jest wszystko tak, jak być, być, być powinno, płytki są naprawdę w bardzo dobrym stanie i co, mi, co, mi, co mnie za, zaskoczyło, jak wiemy, czasami jak się ściąga z zagranicy, to czyst, płyty są po prostu czyszczone, nie? Ktoś tam się w jakimś tam seksie czy gdzieś, ale tutaj są palce odbite. I ja, ja wolę taką płytę, bo ja sobie wolę sam, sam gdzieś tam wyczyścić, żeby wiedzieć, jak ona faktycznie wcześniej wyglądała, czy nie była jakoś tam, nie jak, zajechana, może to głupio brzmi, ale faktycznie tak, yy, tak to tak to by się odbywało ja bardzo chciałem kiedyś tą grę bo pamiętam, ona była mocno, mocno niedostępna jeśli chodzi o jeśli salą gier, bo każdy chciał to zagrać pamiętam, była pierwsza część, to jest akurat druga to jest to, 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 tak jak mówiłem, jest to druga odsłona unikalnej, safe Scrollowej platformówki 2D oczywiście, która łączy elementy zrażnościowe i logiczne no, tytuł utrzymuje mroczną atmosferę oryginału a jednocześnie przynosi taki szereg nowości, bo mm, zwiększają tu Złożoność tak, jakby zabawi, dodają przy, y, przygodzie głębi, można powiedzieć, jest to y, ten. Apes, cały Exodus, kontynuuje historię przedstawioną z pierwszej odsłony serii, i właśnie to jest bardzo fajne. Ja bym bardzo chciał sobie to kiedyś, bardzo chciałbym sobie to kiedyś ograć, bo te gry już pamiętajmy sobie bardzo ważną, jedną rzecz. Ceny ostatnio są po prostu masakrycznie do góry, ze wszystkim. Czy to jest platforma, PlayStation 2, czy to jest, przepraszam, jedynka, dwójka, PlayStation 3, czwórka, już nie mówiąc o piątce, no bo to już wiadomo, gry dopiero wychodzą. Ale gry powoli zaczynają mieć takie ceny, że naprawdę, yy, nie czepiacie się, że ja mówię jakoś tam, yy, bo, bo nie będę mówił wybiórczo, jeśli chodzi o gry, ale naprawdę ludzie powoli szaleją i, i, i to widać nawet za granicami, jeżeli się jakieś tam gry Chce ściągnąć, czy, czy, czy żeby był w dobrym stanie, po prostu albo w idealnym stanie, tak jak ja tego szukam. Na ostatek bym Wam powiedział o jednej rzeczy jeszcze bardzo ważnej, której szukałem. Tu mi akurat kolega sympatyczny załatwił. Bardzo się z tego niezmiernie cieszę. Dziękuję Ci bardzo, bo to było dla mnie ważne. Jest to pierwszy Game Boy. Muszę jeszcze tylko szybko wymienić, bo jest troszkę porysowana. wiecie o tym, że mnie to będzie tak wkurzać, że muszę to zrobić tak najszybciej. <laughs> Ale jest to pierwszy Game Boy, który działa, włącza się elegancko, wszystko, nawet. Nawet, a baterii nie ma, ok. <laughs> w każdym razie jest w super stanie, wszystko tutaj ładnie wygląda, pięknie się przedstawia. Także niezmiernie się cieszę, bo to jest ten Game Boy jeszcze z lat 80. sama końcówka, nie? Jest to do sprawdzenia. Tu mamy, tu mamy ten kodzik cały. Podobno niektórzy jak się znają, no to wiedzą. No i ja się, ja się z tego niezmiernie cieszę, że udało mi się to uzyskać. Tak by wyglądały moje zakupy growe dzisiaj. Pewnie już przedłużyłem na maksa dzisiaj. Ale słuchajcie, gry tego typu będę starał się ostatnio właśnie, znaczy następnym razem będę się znowu starał właśnie, żeby to tak było, żeby, no żeby, to, żeby to się napędzało, jeśli chodzi o folię, tak? bo ostatnio ciężko z tymi foliami u mnie było, żeby znaleźć gry w folii po prostu. Polecam, słuchajcie, grupę gracze PlayStation 30+, to w tej koszulce, w jestem, bardzo fajna grupa, bardzo fajne osoby tam są. Można spokojnie sobie porozmawiać na różne tematy, growi, około growe, nawet sprzętowe. Także gorąco polecam, bo już nie jedna osoba tam powiedziała mi w taki sposób, że byłem mocno zadowolony i szczęśliwy wręcz z tego powodu, bo też sporo tam tytułów znalazłem od nich. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, subskrypcja, łapka do góry, komentarz. Do zobaczenia. Cześć!